Wojtek z Poznania. Co bym tu mógł powiedzieć na temat życia zawodowego? Tak jak mój przedmówca, to chyba niewiele, nic szczególnego. No generalnie, ale to też jest powiązane z moją przyszłością, bo generalnie, jakbym tak miał podsumować swoje życie, to takie... No generalnie byłem takim nieudacznikiem cały czas w życiu. No i generalnie całe życie dla mnie dotychczas to taka była jedna wielka impreza przed nawróceniem. No dużo się bawiłem, dużo imprezowałem. No zaczęło się od studiów. To wiadomo, jak to często u nas jest, że studenci się bawią i jedni się bawią i uczą, a inni tak jak ja tylko się bawią. Studiów nie skończyłem oczywiście. Po 5 latach byłem na 3 roku i zrezygnowałem. No i gdzieś tam w życiu zacząłem zauważać, że dopadała mnie taka depresja, bo ta impreza trwała i trwała. Widziałem, że dookoła wszyscy coś tam robią w życiu, coś tam osiągają, moi rówieśnicy. A ja cały czas jedyne co mam to wyjście w weekend i to wszystko. A generalnie, jeśli chodzi o relacje z Bogiem, to wcześniej, no to byłem takim ateistą jak najbardziej. Generalnie, wiadomo, wychowany jako katolik, ale już tam od wczesnych lat, tam powiedzmy 18-19 roku życia, to już byłem takim zadeklarowanym ateistą, często gdzieś tam w dyskusjach. Tam często dyskusja właśnie, no lubiłem ten temat, lubiłem się kłócić z innymi, zarzucać im, dlaczego wierzą w Boga. No bo dla mnie było oczywiste, że tego Boga nie ma, bo generalnie tutaj opierałem się głównie na teorii ewolucji. Tłumaczyłem sobie to tak, że ludzie są słabi z natury i dlatego tak jak na całym świecie tyle, ile jest różnych tam plemion czy narodów, tyle... religii gdzieś powstało, dlatego że ludzie są słabi, dlatego tego Boga sobie tak wymyślają, bo pomaga on im w życiu. I taka była moja teoria, że pochodzimy od małpy. No i mówię, gdzieś tam jak dopadała mnie ta depresja, bo wszyscy gdzieś dookoła zaczęli coś osiągać, tylko nie, no to zacząłem trochę mięknąć i tak jednak trochę zacząłem myśleć, że może jednak ten Bóg jest, może nie mam racji. Myślałem nawet o tym, żeby zacząć czytać pismo. Też to było przed telewizją Wśród Prąd. No ale oczywiście to były tylko takie myśli, to sobie myślałem. Nawet nigdy tego pisma nie otworzyłem. No i co? No i trafiłem na początku na telewizję Wśród Prąd. No i tak podobnie jak już też na innych świadectwach słyszałem. Na początku głównie Marian Kowalski, pastor nie do końca. To znaczy zgadzałem się jak najbardziej. Ale zawsze myślałem sobie tak, że no z tym pismem i tak dalej, no to za mocno trochę. Jakbym tu chciał komuś teraz polecić tą telewizję, czy pokazać komuś, no to trochę wstyd, nie? No bo gdzie z tym pismem? takie były moje myśli. No ale wciągnąłem się, oglądałem program na żywo o 13:00 mimo to i w końcu tak, jako że wcześniej też myślałem o tym, że w ogóle pismo się to otworzyć, jeszcze mówię przed tym zanim zacząłem oglądać telewizję Pod Prąd, no to w końcu się odważyłem i otworzyłem. Jeszcze na początku 1000-latka taka była w domu, potem tutaj zgłosiłem się i przysłaliście mi też jeden egzemplarz. No ale to też nie było tak, że tam zacząłem sobie czytać po prostu tam z pasją. Tam parę razy zajrzałem, może więcej. No i wiedziałem, że to jest słuszna droga, ale no nawrócony nie byłem na pewno. Już nawet obejrzałem sobie od czasu do czasu jakieś warsztaty czy nauczanie, ale cały czas jednak nie byłem nawrócony. No i to wszystko się zmieniło, kiedy kiedyś na programie usłyszałem, chyba Eunika wspomniała, o Kęcie Hovindzie. No i jak zacząłem oglądać Kęta, no to on wtedy zburzył ten cały mój fundament, który tam wcześniej, parę lat wcześniej, jak tak prowadziłem te swoje debaty takie pijackie i twierdziłem, że Boga nie ma, bo wiadomo, bo miliard lat i tak dalej, no to jak zacząłem oglądać Kęta, to zdałem sobie sprawę, że
No jednak ten siedmiodniowe stworzenie Boże, to jest prawdą. I wciągnąłem się, pamiętam, kilka nocy zerwałem, oglądając te wszystkie, chyba bodajże 7 czy 8 części na YouTubie dostępnych. No i po jednym z takich właśnie odcinków nawróciłem się do Jezusa. No i zdałem sobie sprawę, że po prostu cały ten czas, całe to moje życie, no Jezus jakby pukał do mnie, ale chociaż je zmarnowałem, to tak naprawdę pewnie gdyby nie to, to no to pewnie gdybym, tak jak ci moi znajomi, którzy tam, to mnie doprowadziło do depresji, że oni tam coś osiągnęli w życiu, pokończyli jakieś tam zawody i tak dalej, gdybym tak pewnie żył jak oni teraz, no to bym do tego, do Jezusa mi się nie zwrócił, prawda, bo nie było mi to potrzebne. Zająłbym się czym innym, karierą zawodową i tak dalej. No ale tutaj, wiążąc temat już tak, razem z moją żoną Dominiką przyjechałem dzisiaj tutaj. I w momencie, kiedy się nawróciłem, to byliśmy już razem, a nie byliśmy małżeństwem. No, nie żyliśmy razem, nie mieszkaliśmy, byliśmy chłopakiem, dziewczyną. No i pojawił się problem, no bo ja się nawróciłem, Dominika oczywiście nie. No i nie wiedziałem, co tu robić. Znaczy wiedziałem na początku, że oczywiście muszę ją nawrócić, tak, ale no co, no powiedziałem jej Ewangelię, powiedziałem, że jest telewizja pod prąd, zresztą ona wiedziała, że oglądam, ale że są warsztaty i tak dalej, zacząłem jej pokazywać. No a oczywiście Dominika no, nie była zainteresowana. Tak akurat się zbiegło wszystko, że jak chciałem jej pokazać coś, jakiś warsztat czy jakieś nauczanie, to zawsze temat był taki, wydawało mi się, że mógłby ją zainteresować. No, tak zawsze akurat ładnie wszystko pasowało. No, na przykład był jakiś temat, rola męża. No to mówię, to super. No to jak jej to pokażę, no to na pewno stwierdzi, że to chrześcijaństwo jest okej. Okay. No i problem był taki, że oglądaliśmy, no dużo, muszę przyznać, dużo Dominika obejrzała ze mną warsztatów i nauczeń. Problem był taki, że ona się nie buntowała w takim sposób, że mówiła, weź mi tego nie pokazuj, nie chcę nic słuchać na ten temat, nie chcę nic słuchać o Ewangelii, o Piśmie Świętym. Ona mówiła, że no tak, no dobrze gada ten gościu, tak, no wiem, że to co mówię jest okej, zgadzam się z tym, ale no drażni mnie i w ogóle nie wiem, nie mogę się nawrócić na tej zasadzie, ale po prostu no nie był to taki twardy bunt, tylko jakby zawsze ze mną coś tam obejrzała. Nawet kiedy on czytał Pismo Święte, to jej się spodobało. Często mnie prosiła, żebym czytał Pismo Święte. No to mówię, no super, no jest jakiś kontakt. No i miałem dylemat, no bo miesiące mijały, a ona się nie nawracała. No i co tu robić, prawda? A gdzieś tam, prawda, no sygnały były takie, czy to zjść pod prąd, czy tak, że jakby sam zacząłem czytać Pismo Święte, no że jednak wierzącemu z niewierzącym nie bardzo po drodze. My nie byliśmy małżeństwem, no i teraz mówię tak, no co tu robić, no przed Bogiem jesteśmy jak para, czy nie, no ja bym chciał wziąć ślub z Dominiką, no to zrobię wbrew Bogu, prawda? No i generalnie frustracja, była duża frustracja też ze strony Dominiki, bo ona chciała jakby iść naprzód, chciała, żebyśmy zamieszkali razem, żebyśmy żyli jak para, taka współczesna para, jak to wiadomo teraz żyją bez małżeństwa i jak mąż i żona, a ja mówię, że no nie możemy zamieszkać, nie możemy żyć tak razem ze sobą i ona tego nie mogła zrozumieć po prostu i była sfrustrowana. Także też przeżywała ze mną ciężkie chwile, bo ja nie chciałem jakby się zaangażować, no bo wiedziałem, że tu coś jest nie tak, a ona nie chciała się nawrócić, no i był problem. No. No i w końcu doszedłem do wniosku, że no musimy to skończyć, bo nie możemy tak dalej żyć, bo to rodzi konflikt na każdej drodze i ona się męczy, ja się męczę i przede wszystkim źle się czuję przed Bogiem. No i doszło do rozstania między nami. Oczywiście w płaczu Dominika to strasznie przeżyła, ja też. I no w końcu to rozstanie no nie doszło do skutku, bo jednak podczas rozstawania się stwierdziliśmy, że jednak się nie rozstajemy, bo nie mogliśmy się rozstać. popłakaliśmy się i tak to się skończyło, ale ja już wiedziałem, że no, minie parę dni i wrócimy do tego tematu. No i tak to rzeczywiście było. Dominika już to przemyślała, ja też. I to chyba już telefonicznie wtedy się już tak rozstaliśmy, już na dobre, że wiedzieliśmy, że nie możemy być razem. No i co się okazało, że po wielu miesiącach takiej walki, jak już wreszcie się rozstaliśmy, nie minęło parę dni, Dominika już była nawrócona.
Także no, zrobiłem to, co należy, tak mi się wydaje. I, no i do tego czasu cały czas jakby próbowałem Dominikę na siłę, no, próbowałem ją zachęcić, nic to nie skutkowało. Kiedy w końcu się rozstaliśmy, to momentalnie Dominika się nawróciła. Także taka historia, może Dominika to powie dokładnie, jak to było z jej strony. Cześć, mam na imię Dominika, jestem żoną Wojtka. W sumie dzięki wam, ale też dzięki wam prawie go straciłam, więc nie wiem, czy jest za co dziękować. A tak na serio to powiem wam, jak z mojej strony to wyglądało. To poznaliśmy się z Wojtkiem w takim okresie naszego życia, że rzeczywiście daleko nam było do Boga. Dużo imprezowaliśmy wspólnie. No i można powiedzieć, że obydwoje przyzwalaliśmy na to, żeby drugie się staczało. Tak więc w momencie, kiedy Wojtek się nawrócił, widziałam, że coś się z nim dzieje nie tak. Znaczy w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. Ale no, dziwiło mnie, że widzę zmiany w jego zachowaniu na lepsze, ale nie wiedziałam, o co chodzi. Później zaczął mi właśnie mówić coś o Bogu, przebąkiwać o jakimś Chojeckim, jakieś tam puszczać różne rzeczy, iść pod prąd. Jak ja to zobaczyłam, to byłam przerażona. Bo powiedziałam mamie, że mamo, chyba Wojtek w jakiejś sekcie jest. Trzeba go ratować. Więc moje pierwsze wrażenie no, nie było zbyt pozytywne. Bałam się tego wszystkiego. No i miesiące mijały. Wojtek coraz bardziej próbował mi pokazywać te różne rzeczy. Właśnie pamiętam te warsztaty na temat roli męża i pamiętam, że mu przytakiwałam, że tak, tak, kobieta taka delikatna, powinieneś się nią zajmować, tak. No i dużo było tam rzeczywiście takich fajnych rzeczy, które mi się spodobały, pomimo tego, że nie byłam nawrócona, to stwierdziłam, że w końcu pastor mówi ludzkim głosem. Więc to było rzeczywiście takie fajne. Ale no nie czułam tego, nie, pomimo tego, że Wojtek codziennie może też popełnił w tym błąd, że za bardzo chciał mnie przekonać do tego Boga, do uwierzenia w Jezusa, że zamiast mnie zachęcić, jakoś to właśnie mnie odpychał coraz bardziej od tego. A że widziałam, że wystarczyło tylko oglądać razem z nimi tam właśnie, pozwolić sobie poczytać, no to tak stwierdziłam, że możemy to ciągnąć tak jeszcze przez długi, długi czas. No i właśnie nastąpił ten moment, kiedy już widziałam, że się pomiędzy nami bardzo sypie i myślałam, że to jest wina mojego męża. W sumie nie widziałam w ogóle w sobie żadnej winy, żeby to przeze mnie mogło coś iść nie tak. Zawsze uważałam, że ja mam we wszystkim rację, że jestem sobie sterem, żeglarzem, okrętem i że w ogóle nie myślałam o tym, że ja potrzebuję Boga, no bo po co mi Bóg, skoro ja jestem idealna. A nie pomagało to, że miałam koleżanki, które też mi mówiły, że jaki to mój chłopak jest nieidealny i że to ja mam rację i dobrze postępuję z nim we wszystkim. No i to też nie ułatwiało. No i właśnie pamiętam, że nastąpił taki moment, gdzie właśnie Wojtek powiedział mi, że no nie możemy być razem, że przez to, że jestem nienawrócona, no to nie wyobraża sobie, żebyśmy mogli razem żyć. No, był to dla mnie naprawdę duży cios i pamiętam, że strasznie to przeżyłam. No, tak jak Wojtek mówił, niby się rozstaliśmy, ale się nie rozstaliśmy, więc jeszcze żyłam nadzieją, że aha, no to, czyli można to tak kontynuować dalej. No, ale widziałam już po kilku dniach, że coś jest nie w porządku i zaczęłam, niesamowite jest to, że nie szukałam Boga, tylko szukałam odpowiedzi w internecie, takich, żeby zobaczyć, co jest z moim facetem nie tak. I zaczęłam wpisywać różne rzeczy w Google i tak natrafiłam na książkę, która wydawało mi się, że kompletnie nic nie ma wspólnego z Bogiem. Była to książka o toksycznych związkach. Zaczęłam ją czytać i ona mi uświadomiła to, że zachowywałam się źle w stosunku do mojego chłopaka, że wcale nie byłam taka idealna, że byłam bardzo daleka od ideału dobrej osoby, powiedzmy w cudzysłowie. I była tam też wzmianka o Bogu, bo ja chyba bardzo potrzebowałam takiej miłości, której nie był w stanie mi zapewnić wtedy mój chłopak, której nigdy nie mogłam dostać od żadnej osoby takiej tutaj żyjącej na świecie. I właśnie było wspomnienie o tym, że Bóg to jest ktoś, kto obdarzy nas taką bezinteresowną, piękną miłością.
i że od nikogo takiej miłości jak od niego nie dostaniemy. No i tak mnie to uderzyło, że no wow, po pierwsze po raz pierwszy w życiu zdałam sobie sprawę z tego, że jestem niedoskonała, że jestem słaba, że wcale dobrze nie postępowałam, że nieraz zraniłam mojego chłopaka, a w życiu bym sobie z tego nie zdała sprawy, gdyby nie ta książka. I gdyby nie to, że nagle pojawiła się wzmianka o tym, że Bóg jest taki wspaniały. No i popłakałam się, jak sobie zdałam z tego sprawę. Dzięki temu, że Wojtek mówił mi, jak można uzyskać zbawienie, jak się zwrócić do Jezusa, no to wiedziałam, jakich słów użyć, więc to też było, jak się okazało, wcale nie było takie bezużyteczne, jak mi się na początku wydawało, że mi tyle razy powtarzał. No i pamiętam te kilka dni, jaka byłam szczęśliwa, że no w końcu stało się coś, co zmieniło moje życie. I od razu chciałam to napisać Wojtkowi, a to był ten moment, kiedy dostałam od niego wiadomość, że jednak musimy to zakończyć na zawsze. I ja odczytałam tą wiadomość i w sumie nie byłam w ogóle smutna, bo odnalazłam Boga, odnalazłam Jezusa i pomyślałam sobie, że napiszę mu, co się stało i jeśli nawet nie będzie chciał ze mną być, no to trudno. To będzie jego decyzja, jego wola, a ja jestem szczęśliwa, że w końcu odnalazłam to, czego tak długo szukałam, taką piękną miłość. No i jak Wojtek to usłyszał, no to na początku w ogóle mi nie wierzył, bo stwierdził, że to jest niemożliwe, żeby to tak szybko nastąpiło. Tak, dokładnie. Wiesz, co jak usłyszałem, to myślałem, że na pewno ściemnia, bo chcę wrócić, ale po tym, jak tam się parę razy spotkaliśmy, tak mówię, no chyba coś trafiło, a potem jak kiedyś się odwiedziłem Dominikę i zobaczyłem, że zaczęła czytać pismo i co ona tam z tym pismem zaczęła robić, to mówię, no chyba tego nie zrobiła tak na pokaz dla mnie i chyba rzeczywiście coś tutaj jest na rzeczy, prawda? Ale pierwsze co, to mówię, no na pewno ściemnia, bo pewnie sobie tak sprytnie wymyśliła, że powiem mu, że się nawróciłam i będzie dobrze, nie? Także tak to wyglądało u nas mniej więcej. No i oczywiście, jak się zeszliśmy znowu ze sobą, no to zacząłem myśleć o tym, żeby jak najszybciej się oświadczyć i wziąć ślub. Także parę miesięcy później już być małżeństwem. Także tak to wyglądało u nas mniej więcej.